Cześć, witam Was w nowym cyklu na moim kanale. Będzie to cykl poświęcony nowej grze Car Mechanic Simulator 2015. Gierkę mam dzięki Omenowi. Obejrzałem filmik na jego kanale i po prostu mega mi się spodobał. Omen powiedział, że jest w stanie mi załatwić klucz na Steama, jeśli mam zamiar coś nagrywać, także dzięki temu jest taka możliwość, także wielkie dzięki. Chciałbym zrobić z tego takie cykle, odcinki, w którym będę po prostu naprawiał po jednym samochodzie. Gra oczywiście polega na tym, że zabawiamy się w mechanika samochodowego. Ja troszkę może ściszę tą muzykę, albo to może już później. Ok, na czym polega sama gierka? Mamy tutaj zlecenia, czyli na przykład Rino Piccolo, Katgiri, Katsumoto i tak dalej, zlecenia są w różnym stopniu zaawansowania, widzimy moje doświadczenie, zlecenia 4, stan konta, no i może zaczniemy od czegoś prostego, czyli auto niepewnie się prowadzi, przyjmujemy sobie zlecenie. W kolejnych odcinkach, jeśli już bardziej ogarnę grę i te naprawy będą chodziły płynniej, znaczy będę robił je płynniej, to być może popowiadam Wam o jakichś po prostu swoich doświadczeniach samochodowych, czy z naprawami, czy jakieś anegdoty, bo na pewno troszkę się tego znajdzie. Sprawdźmy, co tu jest do zrobienia. Łącznik stabilizatora tylnego, czyli tak naprawdę dosyć prosta naprawa. Kto oczywiście zna się troszkę na samochodach, to mniej więcej wie, gdzie tego szukać. To jest naprawdę... ja uwielbiam takie gry, także to jest jedna z tych gier, które po prostu mam ochotę na kanale pokazać. Musimy sobie zawieszenie tylne, łącznik stabilizatora, tak naprawdę weźmy sobie tryb badania i już widać, że jest on tutaj. Także spokojnie weźmiemy sobie teraz tryb demontażu, trzeba zdjąć koło, także już to oczywiście robimy. Gierka oczywiście polega na tym, że będziemy przyjmować coraz to inne zlecenia. I już mamy łącznik stabilizatora zdjęty, tak naprawdę bez dużej ilości części. Zrobimy to samo z drugiej oczywiście strony. Naprawa prosta, oczywiście jeśli się wie, czego się szuka. Ale na pewno co niektóre z tych napraw będą bardzo skomplikowane i być może te odcinki po prostu będą ciekawe. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy Was taki cykl interesuje, natomiast jeśli nie, to ja i tak zamierzam w to grać, także pewnie jakieś materiały będę wrzucał. Spójrzmy jeszcze sobie, co tutaj miało być. Idziemy do komputerka, żeby sklep z częściami. To był chyba łącznik stabilizatora, to weźmy sobie podwozie. Gdzieś to na pewno zaraz go znajdziemy. To był łącznik stabilizatora tylny, także gdzieś on tutaj musi być. Tylko który to jest? Czy to jest taki? Wyglądał mi na taki. To jeszcze dla pewności sprawdzę sobie to zlecenie. Zlecenie naprawy. Łącznik stabilizatora tylnego. No okej, chyba w takim razie to będzie to. Można również sobie wpisywać tutaj wyszukiwarkę. Tak, jest bardzo prosta. Łącznik stabilizatora tylnego. Jest. Dwie sztuki bierzemy. No i okej. Okej, lecimy montować. Tryb montażu przechodzimy. Wyszukujemy miejsce, w którym on powinien być. Cyk, bierzemy nowy. Śrubeczka. Bardzo prosta naprawa. Tu to już montowałem chyba, także teraz z tej stronki, gdzie mam miejsce ten stabilizator, łącznik, gdzie jesteś, tryb montażu, jest znaleziony, śrubka, przykręcimy koło,
Później z tego, co tutaj patrzyłem, jest lakiernia, jest chyba blacharnia, także te naprawy mogą być naprawdę duże i skomplikowane. A jeśli ktoś się interesuje motoryzacją, to myślę, że naprawdę gierka bardzo, bardzo fajna. Wiadomo, że raczej ona nas nie przyuczy do zawodu mechanika, ale jako zabawa oczywiście bardzo fajna sprawa. Dobra, kończymy tą naprawę. Przykręcamy śruby. No i co? Patrzymy na zlecenie. No i gotowe. Zakończymy zlecenie. Zlecenie było bardzo, bardzo proste. Także samochód już nam odjechał. Sprawdzę może, czy jeszcze są jakieś proste zlecenia, które można zrobić. Rozrząd do wymiany. Jak widzicie, tutaj mogę tylko przyjąć te takie zlecenia, które nie wymagają aż tak dużej ilości napraw. Tutaj widzę jedna część do wymiany, to może jeszcze to jedno zlecenie sobie szybko zrobimy, co by ten odcinek nie był aż taki krótki. Zaraz przyjedzie Renault Piccolo, czy jak on się tam nazywa. Jest Renault Piccolo, co my tu mamy zrobić? Tylko osłona rozrządu. No to też będzie dosyć prosta naprawa. Otwieramy maseczkę, silnik. A już widać, że osłona rozrządu jest w stanie bardzo słabym. To możemy ją sobie, będziemy mogli ją sobie zdemontować. Tylko kilka oczywiście rzeczy trzeba będzie tutaj najpierw usunąć. Trzeba, jak widzicie, robić po kolei, czyli jeśli jedna rzecz przysłania drugą, to trzeba demontować i montować każdą z tych rzeczy według kolejności. Jeśli tego nie zrobimy, to możemy po prostu zacząć składać jeszcze raz. Jeszcze alternator, chociaż nie wiem, czy on jest wymagany. To jeszcze może nie będę go próbował, chociaż nie, trzeba go zdjąć. Nam troszkę podpowiada gra, pokazując kolorami na zielono, że jest ta część możliwa do demontażu lub montażu. No i widzimy, że osłona rozrządu możliwa do zdemontowania. Zaraz kupimy nową, zamontujemy i będzie po naprawce. Ok, czyli teraz do komputera zamówimy części. Wpiszemy może osłona. Osłona rozrządu, tak jest. Mamy. Wracamy do naszego mini pojaździku. Tryb montażu, dwójeczka, zakładamy osłonę. Oj, ale gdzie jest nasza nowa osłona? Czy mnie nie kupił? Zobaczmy magazyn części. Co mamy w tym magazynie części naszym? Osłona rozrządu R4. Może ja nie tą kupiłem? Możliwe, możliwe, że to była nie ta część. O, widzicie, nie ta. Okej. Tamta mi w takim razie zostanie na jakieś późniejsze naprawy. Tryb montażu, osłona rozrządu. Wybieram oczywiście nóweczkę, sztukę. 4 śruby, zaraz będzie po wszystkim. Teraz tylko zmontować po kolei te wszystkie elementy, które tutaj były, oczywiście w kolejności odwrotnej do demontażu. Naprawdę, ja takie gry bardzo, bardzo lubię. Pamiętam, kiedyś grałem chyba na Amidze w taką grę Hot Rod, gdzie można było takie rzeczy robić. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy. Później chyba na PC-cie też pojawiła się gra coś chyba z Monster Truckami związana, jeśli dobrze kojarzę, że można tam było właśnie sobie montować i demontować, ulepszać swoje pojazdy. Dla mnie to była rewelacja. No i teraz ta gierka, o którą się dowiedziałem właśnie od Omena, to jest coś, co mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Zakończyliśmy dwa bardzo szybkie zlecenia. Poszło bardzo, bardzo sprawnie. Także w tym momencie chyba zakończymy nagranie. Jeśli jesteście ciekawi, co się będzie działo w kolejnych moich próbach naprawiania, pewnie bardziej skomplikowanych, to zapraszam was na kolejne odcinki. A na razie dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.